tvpodkarpacie.pl. 14 sierpnia hokeiści Ciarko PBS Bank KH Sanok rozegrali drugi sparing przed własną publicznością w ramach przygotowań do nowego sezonu. Tym razem podopieczni Tomasza Demkowicza zmierzyli się z zespołem z węgierskiego Miszkolca. Thank you.
zmiana jest w trakcie zgrywania się. Wczoraj mieliśmy mecz, dzisiaj mecz, także troszkę w nogach czujemy. Walczyliśmy, można powiedzieć, troszkę szwankuje nam skuteczność, bo stwarzamy sobie sytuacje bramkowe, nie potrafimy strzelić gola. Jeszcze brakuje tego wykończenia, brakuje trochę zgrania. Ale główny nacisk trener kładzie na przygotowanie fizyczne jeszcze na tym etapie. Także te mecze traktujemy jako treningi, mocną pracę i na tym się skupiamy. Myślę, że do zgrania drużyny jest